Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi i uśmiechnięci. U mnie, powiem Wam, wszystko w porządku. Jesteśmy zdrowi, całą rodziną. Za oknem jest nieładnie, pochmurno strasznie. Chyba będzie padał deszcz albo deszcz ze śniegiem. Nie wiem, ale tak czy tak jest bardzo zimno i nie za fajnie. Ciemno na dworze. Normalnie szaruga. Ale tak czy tak, u mnie na kanale zawsze jest gorący klimat. I co, kochani? Dzisiaj będzie to taki krótki vlog. Nie chcę, żeby trwał więcej niż pół godziny. No, pół godziny to już jest długo. Mam nadzieję, że będzie trwał może z 20 minut. Więc, kochani, nie przedłużam, tylko przechodzę do rzeczy. Wczoraj byłam na zakupach. Pojechałam autobusem z moimi córeczkami. Wszyscy byli w szkole, w pracy. No, a ja mówię, mam okazję ku temu, to jadę. Wzięłam sobie te pieniążki, które dostałam pod choinkę, na gwiazdkę. Ja ich specjalnie nie traciłam, bo mówię, może będą jakieś fajne wyprzedaże. Teraz się ludzie rzucają na święta, to wszystko jest drożyzna. Ja nie mam takiej potrzeby, nie miałam nic takiego do kupienia, nie wiadomo jakiego, więc mówię, poczekam sobie. No i pojechałam do Primarku, weszłam też do Body Care, takiego taniego sklepu. Dzisiaj Wam nie będę pokazywała haulu z Primarku i filmików z Primarku też Wam dzisiaj nie będę pokazywać. A może jakieś tam filmiki wstawię z Primarku? Nie wiem, zobaczę, jak się to wszystko ułoży. Byłam też w Funciaku. Byłam jeszcze w takim sklepie z tanimi perfumami. Tam są też takie tanie podróbki kosmetyków. Nieraz tam jakieś pędzelki sobie kupuję, ale przede wszystkim perfumy, podróbki na takie codzienne używanie, wiecie, czy gdzieś do szkoły wychodzicie, czy tak po domu mieć, żeby nie wydawać pieniążków i nie zużywać drogich perfum. Lepiej sobie trzymać na takie okazje. Więc, kochani, dobra. Pokażę Wam może najpierw, co tam w tym Body Care mają za asortyment. To jest bardzo tani sklep tutaj w Anglii. Nie wiem, muszę sprawdzić, czy on jest tylko u mnie w miejscowości, czy to jest taka sieć. No dobra, to nic. To zobaczcie sobie, co tam mają za asortyment i zaraz do Was wracam.
Mam tutaj taką malutką siateczkę. Naprawdę tam są bardzo tanie perfumy w tym sklepie, body care, oryginalne perfumy. Jakieś na przykład Britney Spears, czy na przykład jakiś tam David Beckham, czy Calvin Klein. Jakie tam jeszcze? Takich znanych gwiazd, celebrytek, Beyoncé i jakieś tam jeszcze inne. Wiecie co, ja zrobiłam bardzo malutkie zakupy, jeżeli chodzi tutaj o body care, dlatego że ja mam jeszcze tyle kosmetyków, tyle wszystkiego, muszę to wszystko pozużywać. Tylko kupiłam takie najistotniejsze rzeczy, też kilka rzeczy kupiłam takich kosmetyków w Primarku, ciuchy w Primarku kupiłam, w Primarku naprawdę fajne rzeczy kupiłam i dla siebie i dla córuni. Chłopcy jeszcze mają, tylko jedynie co, to muszę spodnie im dokupić jakieś takie do szkoły, bo się im wycierają. No i też rosną bardzo szybko, z miesiąca na miesiąc, jestem w szoku. Dobra kochani, to co kupiłam, to zobaczcie, taki duży, półlitrowy żel pod prysznic, zobaczcie. Taki z Carexu, naprawdę i bardzo ładnie pachnie. Słodziutko, bardzo ładnie, taki a la unicorn. Fun Edition. To jest taki fajny, kremowa konsystencja. Tak, to tyle. Za to dałam, kochani, Boże drogi, chyba funt 99. Czekajcie, ja tutaj mam ściągawkę. Nie, kochani, dałam funta 99 pensów za pół litra, taka duża butla. No, naprawdę. Super. A druga też właśnie z Carexu. Chyba tam będę jeździła na większe zakupy, wiecie. Nawet bardziej się opłaca niż w funciaku, kochani. Albo w B&M-ie. 500 ml, tak samo. Też ładnie pachnie. Taka edycja. Over the Rainbow. Nie wiem, nie miałam tego. To wzięłam tak na próbę. To też taka żelowo-kremowa konsystencja. Fajna, no i 99 pensów. Na polskie to jest ile? 5 zł? Nie wiem, po ile teraz funt jest. Chyba coś 5 czy 5,50. Jak ktoś wie, bo jest z UK i był w Polsce, to niech mi pisze, po ile jest funt. Kupiłam dzieciakom zestaw szczoteczek. Te szczoteczki, kochani, chywa kosztowały coś około 2 funtów. Zaraz zobaczymy. Brush, zaraz zobaczymy, Wisdom, dwa, nie, czekajcie, Holender, gdzie to jest, za funta, kochani, ja tak szybko, bo wiecie, ta malutka mi nie dała, malutka, nie ta kilkumiesięczna, tylko moja Hanusia, dwuletnia, bardzo psociła, to ta malutka była przez całą drogę taka cichutka, trochę przespała, naprawdę bardzo grzeczne dzieciątko. A Hania, jakie mi zaczęła robić fochy, no straszne fochy. Kładła się gdzieś tam na podłodze, musiałam ją prowadzić na tych szelkach, bo tak to mi uciekała. No nie za fajnie było, ale dałam sobie radę. Także zobaczcie, 4 szczoteczki mięciutkie, bo ja im tak co 3 miesiące zmieniam szczoteczki za funta. Super, super, super. Jeszcze tam kupiłam z takich tanich rzeczy. Tam są takie tanie pędzelki. I ja kiedyś sobie kupiłam chyba za funta pędzelek do blendowania. I taki pędzelek tutaj w tą partię pod oczami, bo ja mam taką cienką. I ten pędzelek był idealny za funta czy za 2 funty. Nawet lepszy niż z tych naturalnego włosia, co miałam. Taki był fajny i potem on mi się zniszczył, nie było drugiego takiego, ale wczoraj znalazłam taki pędzelek, zobaczcie, za funt 49, taki, syntetyczny oczywiście, zaraz tutaj otworzę, zobaczę, czy on jest miękki, wydaje się miękki, nie chciałam tam psuć tego, no nawet fajny, wiecie, tutaj te okolice pod oczami, to on będzie idealny. Tu piszę do blendowania, ale do blendowania to raczej ja bym go nie brała.
Fajny, za funt 49. Bardzo fajny. Dobra. I ostatnie dwie rzeczy. Mówiłam Wam w ostatnim filmiku, że kiedyś miałam właśnie z Body and Care tuż do rzęs takie różowe opakowanie z firmy Technik i nie ma go już nigdzie, ani na internecie, ani właśnie w tych sklepach. Nie wiem, czy wycofali, szkoda, bo naprawdę był świetny. Niecałe 2 funty kosztował, pamiętam, 2 lata temu. To mówię Wam, ja miałam 10 sztuk, a ja zawsze kupowałam na przykład te drogie, bo najbardziej mi się sprawdzał na przykład z L'Oreala, gdzieś tam z Lancoma i tak dalej. Ale później zaczęłam się interesować tymi tuszami. Mówię, może coś znajdę tańszego, takie na codzienne, takie używanie, wiecie. Ja jeszcze lubię tusze do rzęs tych tanich. Firma Essence ma bardzo fajne. I jeden tusz też jest z Eveline, jeden tusz w Polsce. Tylko ja nie mam teraz do niego dostępu, bo tutaj w UK to nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Więc z Essence fajne tusze mają. I wiecie co, kupiłam sobie z Technik taki tusz. Niewodoodporny, bo ja nie znoszę wodoodpornych tuszy. Bardzo mnie denerwują. I zobaczymy. Na razie on jest zalakowany. Nie mogłam sprawdzić szczoteczki. Jak będę testowała, to Wam oczywiście pokażę. Przy Was to będę robiła. Piszę tu Mega Volumizing Mascara. Czyli on będzie zagęszczał rzęsy. Nie wiem, jaka ta szczoteczka jest. Teraz może nie będę otwierała. Za ten tusz dam 2,99. Podrożały. O funta co najmniej. Ale to nic. To i tak nie jest 12 funtów, jak ja zazwyczaj płaciłam 10, 12, jak były nieraz promocji, na przykład z L'Oreala, to tam 8, 7 płaciłam. No, ale ten zobaczymy. Może będzie podobny do tego różowego. Jeżeli chcecie zobaczyć tamten tusz, to musicie się cofnąć do filmików tych pierwszych moich, tych pierwszych hauli. Nie pamiętam, jaki numer filmiku. Może mi się uda nawet Wam wkleić linka. To sobie zobaczycie. Może w Polsce gdzieś znajdziecie ten różowy, bo był rewelacyjny. Naprawdę miał silikonową w ogóle szczoteczkę. Naprawdę za grosze. I ostatnią rzeczą, jaką tam kupiłam, to jest, kochani, Hand and Nails Cream. Taki krem do rąk. To było tak na szybko. Takie spontaniczne zakupy, bo córa mi nie dała. Z witaminą E, z gliceryną. Ja lubię bardzo kremy, które mają bardzo dużo mocznika też, wiecie. 10% na przykład mocznik do rąk. To są rewelacyjne kremy. Ale nie miałam, kupiłam taki, bo nieraz, wiecie, na szybko potrzebujecie. Dużo naczyń się zmywa. Kto tam ma zmywarkę, to ma. Ja nie mogę, bo u mnie nie ma możliwości zamontowania zmywarki w mojej kuchni. Czujecie klimat? Tak samo jest z okapem. Okap mogłabym zamontować, ale po drugiej stronie. Nie nad kuchenką, tylko po drugiej stronie. No masakra, musiałabym jakąś tam rurę przeciągać. No takie tutaj są niektóre domy w Anglii, no niestety. I muszę, wiecie, przez to zmywać te naczynia sama. Cześć! Tutaj mała mi tu przeszkadza. Dobra, także tak. No. I to kosztowało funta. Także to wszystkie zakupy, jeżeli chodzi o to. A teraz, kochani, pokażę Wam taki sklep. Może zrobię przerywnik. Zobaczycie, co tam za asortyment jest w tym sklepiku, takim tanim. To chyba nawet prowadzą jacyś ludzie, nie wiem, czy z Pakistanu, wiecie, z innej nacji. Nie jestem pewna, bo nawet na ten temat nie gadałam, ale babeczka się zgodziła, żebym nakręciła taki króciutki filmik, żebyście sobie zobaczyli mniej więcej, co tam mają za asortyment i zaraz Wam pokażę perfumiki, podróbki.
Na codzienne takie używanie ja lubię zwykłe, najzwyklejsze perfumy. Ostatnio sobie tam kupowałam perfumy, jakie to były, ale to oryginalne. W B&M-ie? Nie, w Bucie. W Bucie były za 30 ml 11 funtów płaciłam jakoś tak za Britney Spears Fantasy. Lubię ten zapach, bardzo lubię, słodziutki, taki fajny. A później, wyobraźcie sobie, jakieś dwa dni później byłam w B&M-ie, to było jakoś chyba przed świętami i była promocja 100 ml, wyobraźcie sobie, Britney Spears. Wiecie, ile to kosztowało? Byłam w szoku. 15 funtów. 15 funtów. Ale nie jestem pewna, czy one czasem nie były takie bardziej rozrzadzone. No ale jak zobaczyłam, mówię, za 11 funtów kupiłam 30 ml. Dobra cena była, bo to o połowę mniej, bo pamiętam, że 24 kosztowały oryginalnie w Bucie. A potem zobaczyłam w B&M-ie za 15 funtów 100 ml i się wkurzyłam. No dobra. Kupiłam takie perfumki, tutaj tak zapakowane, w taką torebeczkę. Tam są w różnych cenach. 4,99, 6,99, 7,99. Już widzieliście na obrazku. I to jest podróbka Daisy, kochani. Podróbka Daisy. Zobaczcie, takie perfumiki sobie kupiłam. Zaraz tu otworzę. Za nie zapłaciłam chyba 4,99. Kiedyś miałam kilka butelek z różnych firm i pamiętam, że była podróbka Terry Mugler. Jakie były podobne i jakie były intensywne. I właśnie pamiętam, jakoś 5 czy 6 funtów płaciłam. I dużo osób na ulicy się pytało, co ja mam za zapach, że takie ładne. A ja mówię, podróbka, podróbka. A ja uwielbiam właśnie Terry Mugler Angels. Bardzo lubię ten zapach. No i wtedy podróbka była. Powiem Wam, że naprawdę super. Ja lubię różne perfumy kupować. Słuchajcie, u mnie tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest firmowy perfum, czy to jest jakiś zwykły perfum u jakiegoś Kowalskiego w perfumerii. U mnie liczy się zapach. Zapach. Ja idę za zapachem, za nutami, a nie za firmą. Chociaż nie powiem, bo te niektóre droższe perfumy lubię. Na przykład lubię Coco Chanel Mademoiselle. Akurat podróbki jeszcze nikt nie podrobił tych perfum, bo na tyle podróbek, co miałam Coco Chanel Mademoiselle, żadne nie dorównują. Niestety, niestety. Na początku tak, ale po jakichś dwóch minutach zapach się zmienia. I już inny zapach się robi, te podróbki. Także jeżeli chodzi o ten oryginalny Coco Chanel Mademoiselle, to nie ma sobie równych. No ale to są naprawdę bardzo drogie perfumy i mam je raz na jakiś czas, wiecie, tylko tak okazyjnie. No i kupiłam sobie właśnie tą podróbkę Daisy. Taki podobny, nie taki sam, wiadomo. Ale nawet całkiem. Musi dopiero ulecieć. Pytam się jej, czy ma kawę. Nie miała kawy akurat, bo wiecie, tyle tych zapachów było, że się pogubiłam, jak to w perfumeriach, że muszę kawę co chwilę wąchać. No, taki świeży, delikatny, właśnie taki kwiatowy zapach na wiosnę, na lato. Lubię takie zapachy. I tutaj ile tego było? Czekajcie, ile tego jest? To jest woda toaletowa. 100 ml. 100 ml, także słuchajcie, styknie. Tak jak mówię, ja idę za zapachem. Coś musi pasować do mnie, do mojego charakteru, do mojej emocji danej, tak? Wiadomo, do mojego nastroju. Jak jest lato, to wiadomo, że jakieś delikatniejsze rzeczy, chociaż nie zawsze. Nieraz słodkie też używam latem, szczególnie wieczorami. Jak jest zima, no to takie bardziej pikantne, takie ostrawe. Ale to zależy, po prostu to zależy od okoliczności, od mojego humorku. No nawet ładnie pachnie. Nawet ładnie. Wiecie, jeden perfum i na 100 kobietach całkiem inaczej będzie pachniał, bo
Każda z nas ma inne pH. Także tak, dobra, kochani. I jeszcze Wam chciałam pokazać, co ja Wam chciałam pokazać. Dzisiaj może Wam pokażę jeszcze filmiki z tego, jak to się nazywa? Boże drogi, z Holland and Barrett, bo zahaczyłam. Mówię, idę kupić aloes, zobaczę, co tam mają w ogóle, jaki asortyment, bo ja często się zaopatruję teraz przez internet. Nie mam mojego aloesiku, bo mi się skończył ten aloes z Forevera. No to mówię, no to idę kupię ten. I kupiłam sobie taki aloesik. Może czekajcie, pokażę Wam filmik, co tam jest ciekawego w Holland and Barrett.
Pokazałam Wam zazwyczaj wszystko to, co ja używałam i z czego jestem bardzo zadowolona. Kolagen, spirulina, chlorella i tam masę innych. No i oczywiście były, kochani, szampony, moje ulubione, które teraz używam. Ten szampon akurat odkryłam w B&M-ie i w B&M-ie kosztował 2,99, gdzie, to w promocji oczywiście, gdzie tam na filmiku widać te szampony, ponad 5 funtów za jedną sztukę, także przynajmniej o połowę mniej zapłaciłam. Zobaczcie, widzicie? I już mi się ten szampon kończy i będę musiała zaiwaniać właśnie do B&M-u kupić sobie więcej tych szamponów, bo widzę efekty. Moje włosy naprawdę są super po tym szamponie naturalnym, 99% naturalnych, oryginalnych składników, bez SLS-ów i bez parabenów. No i jaki aloes kupiłam tym razem? Litrowy, nie cały litr, 946 ml. Dałam za to coś niecałe 11 funtów. Taki kupiłam tym razem. On tutaj jest z węglem aktywnym. Także dobry. Aloes Barbadensis. Barbadensis. Taka odmiana aloesu. Bo tych odmian to jest chyba 400. Ja lubię właśnie ten Barbadensis. Świeży aloes. 99% samego aloesu. Bez żadnych kolorów, bez sztucznych barwników. Bez żadnych... niezrobiony z jakichś tam koncentratów. To jest sam w sobie koncentrat. Ojejku, misiek teraz dzwoni. Czekajcie. Zaraz będziemy gadać. Momencik. Misiek to zawsze dzwoni, jak ja nagrywam film. Normalnie jak miał jakiegoś GPS-a. Także kupiłam tylko ten aloes, a resztę chciałabym się sama wybrać do tego sklepu bez Hanusi. Wezmę tylko tą malutką i któregoś dnia po prostu się wybiorę. Bo tam było masę rzeczy jeszcze takich nowych. A tam jeszcze była kombucha, którą też bardzo lubię. Ona wzmacnia system odpornościowy. No masę rzeczy. Masę tych kosmetyków naturalnych tam jest fajnych. Ale powiem Wam, kochani, że no przy dzieciach małych to się nie da, bo człowiek by musiał, wiecie, poczytać, podotykać, posprawdzać te ceny. Dlatego ja teraz na internecie dużo rzeczy zamawiam. No, także niecałe 11 funtów dałam za tą butlę. A za tamten aloes, ten z Kalifornii, to za butlę Freedom, Forever Freedom daje 25 funtów za butelkę. 21. Jak kupuję więcej, na przykład jak kupuję 4 od razu, czy 5, to wtedy... płacę 21 za butelkę, ale sama kosztuje 25, 24, 29, to trzeba utrafić, bo tam dystrybutorzy sprzedają, wystawiają na internecie. Ten foreverowski to uwielbiam. No ale jak nie ma, to kupuję wtedy ten. Ja kiedyś nagrałam filmik porównanie aloesów firm, także postaram się Wam może wkleić linka, a jak nie, to sobie sami poszukajcie, poszperajcie w filmach moich, tam jest właśnie porównanie aloesów, chodzi mi o, bo słuchajcie, ten foreverowski, on jest bardzo mocny koncentrat, ale co jest ważne, naprawdę tam jest pozbawiony toksyn, nie ma żadnych substancji, które by uczulały. Przygotowanie aloesu jest bardzo ważne i przede wszystkim te ziemie, na których jest, wiecie, hodowany ten aloes, one są bardzo bogate w mikro, makroelementy i nie mają żadnych toksyn, żadnych, wiecie, nawozów sztucznych, tylko naturalne nawozy. A naturalnymi nawozami tam są odpady
czyli liście na przykład aloesu, jakieś takie rzeczy, no bo to są takie kaktusowe, wiecie, ponadmetrowe, pustynne aloesy. No i one naprawdę mają multum naturalnych bakterii, wszystkiego, aminokwasów, czego jeszcze? Jezu, kochany, jak to się nazywa po polsku? No nie wiem, ale super są. Są po prostu super. Bardzo wysoka jakość, dlatego one są bardzo drogie. Bo żeby uzyskać litr takiego aloesu, bo tam też miąższ pływa ten aloesowy, to naprawdę obróbka sama to wszystko. Dlatego żywności organiczne są takie drogie, bo produkcja tego jest bardzo droga. Dlatego ci wszyscy rolnicy teraz, wiecie, czy jak warzywa, owoce produkują, to sztuczne nawozy dają, wiecie, tutaj chodzi o nie o jakość, tylko o ilość, tak? Bo na przykład te sztuczne nawozy, one zabijają bakterie, grzyby i tak dalej. Wiecie, więc oni takich rzeczy używają dlatego. A wyhodowanie naturalne, no to trochę poświęcenia czasu i produktu niestety wymaga. Także jest to produkt wegański. A ja miałam z innej firmy ostatnio. To jest jakaś jeszcze inna, teraz dopiero zauważyłam. Nature Choice, nie miałam z tej firmy. Miałam wcześniej inną firmę. Dobra. Nieważne, nieważne. I kochani, byłam jeszcze tylko w Funciaku, dosłownie na chwilę, nie kupowałam za dużo rzeczy. Jedynie co, to wyobraźcie sobie, mówię, wejdę, zobaczę, czy nie ma czasem ramek. Czy tam nie ma ramek tych małych, których szukałam. I znalazłam, kochani, ramki. W tym małym Funciaku były małe ramki. W tym moim wielkim Funciaku nie ma małych ramek, tylko są te A3, a ja potrzebowałam A4 i były, zobaczcie, po funcie. I one tu mają szybkę, nie mają plastiku w środku, także rewelacja. Zaraz będę chłopakom obrazki wkładała tutaj. Także zarąbiście kupiłam 11 sztuk. 11 takich ramek. I kochani, ostatnio Wam też nagrywałam jakoś kilka filmów wstecz. Filmik, mówiłam, że chcę kupić takie cosik na dokumenty. Żeby mieć tam na regale, bo jedne mi się zniszczyły, drugie też miałam jeszcze ze starego mieszkania, kolorowe i to wszystko tak się gryzło ze sobą, więc mówię, nieładnie to wygląda. Na internecie patrzyłam, nie było w tych kolorach, co bym chciała. Były w białych kolorach, mówię, białe to się zaraz pobrudzi. Były w takich kolorach piaskowych, to już te miałam kupić, 5 czy 6 funtów za sztukę. Patrzyłam w B&M-ach, w innych sklepach, nie było właśnie takich rzeczy. Są całkiem inne, ale ja chciałam takie, gdzie tutaj wkładacie sobie papiery. Po prostu wyciągacie, macie czy w koszulkach, czy nie w koszulkach papiery, takie, które potrzebujecie na już i takie coś chciałam. I wyobraźcie sobie, za funta, za sztukę, to kupiłam sobie 5 takich, czy 4, nawet nie wiem. 4 sobie takie kupiłam. A tak jak mówię, na internecie minimum 5 funtów kosztuje za sztukę takie cosik. Z Ikei chyba 8, z innych firm, bo chciałam szary na przykład, nie było, tylko w takich kolorach, co mnie by się nie przydały. Więc mam czarno-białe, te kolorowe położę do szafy innej, a na regale zostawię czarno-białe i czarne kupiłam, więc one będą współgrać i ładnie to będzie wyglądało, a nie wszystko z innej parafii. Także za funta to kupiłam takie 4 albo 5, nie pamiętam. I ostatnią rzeczą to była, zobaczcie, taka gąbka. Captain America. To chłopakom kupiłam takie gąbki. Po funcie oczywiście, za sztukę. Także super, będą zadowoleni. Także to są wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Nie chcę już przedłużać. Nie chcę, żeby ten film, wiecie, godzinę trwał, bo ja mogłabym wszystkie haule zebrać w jedną całość, ale po co? Ale po co? Oprócz tego jeszcze chciałabym nagrywać inne filmiki, nie tylko zakupowe, nie tylko takie pogadanki, nie tylko przepowiednie.
dużo dostałam wiadomości przeróżnych na e-maila, na Instagrama, czytam też pod filmikami komentarze na tematy też związkowe, uczuciowe. Dużo dziewczyn mi pisze. Słuchajcie, jedna dziewczyna mi napisała, że dziękuję mi bardzo. Dzięki mojemu jednemu filmikowi, a wszystkie obejrzała teraz te moje takie uczuciowe, związkowe, ale raz natrafiła na jeden filmik, po którym zrozumiała, że żyła w iluzji. Żyła w iluzji, to pogłębię ten temat, tylko Wam tak pokrótce powiem, że zostawiła faceta po 8 latach związku. Obiecywał jej ten małżeństwo, obiecywał jej dzieci i ona czekała i czekała i czekała i ciągle coś, ciągle coś, ciągle coś. Dowiedziała się w międzyczasie, że miał też romans, a nawet dwa. Załamała się i dopiero zrozumiała, że to jest po prostu związek bez przyszłości. Ja tam jakiś filmik nagrywałam, właśnie coś na ten temat, nawet nie wiem, który to odcinek, musiałabym zobaczyć te wszystkie odcinki. No i ona mi napisała na e-maila. Nie będę zdradzać, no bo to są anonimowe osoby, nie chcą, wiecie, udostępniać swoich jakichś tam, wiecie. No to są ciężkie tematy i nie ma co. Więc dziękuję mi bardzo, bo dzięki temu zrozumiała, że tak naprawdę nie była traktowana poważnie, nie była kochana szczerze. Wiecie co, to jest prawda. Słuchajcie, jeżeli coś jest zbudowane na iluzji, na kłamstwie, są mężczyźni, a także i kobiety, którzy bawią się uczuciami innych. A wiecie, i ludzie tak tkwią w tych związkach, bo myślą, że może ktoś się zmieni i czekają i nic się z nimi nie zmienia i wiecie, latka lecą. Później w międzyczasie ktoś może poznać inną osobę. Ona bardzo chciała mieć dziecko z tym chłopakiem, a tutaj nic. Nawet nie chciał z nią zamieszkać tak naprawdę. No, także pomieszkiwali, raz u niej bywał, raz nie i to taki był związek, nie związek. No z jednej strony wiecie, to jest przykre, ale z drugiej strony no cieszę się, bo ma okazję być szczęśliwa z kimś innym, kto naprawdę będzie ją kochał, szanował, który będzie chciał tego samego, a to jest tak, to strata czasu, słuchajcie, jedna osoba chce ślubu i druga marzy o ślubie, czy tam o dziecku i ten ślub nie nadchodzi, czy to dziecko i to poczucie straconych lat. Jeżeli oboje się na przykład ze sobą zgadzają, nie chcemy dzieci, nie chcemy ślubu, jest ok, żyjemy jak żyjemy, jest nam dobrze, ok, ale jeżeli jedno marzy i wie, że tak naprawdę jego życie, wiecie, ma się opierać na tym, żeby była rodzina, żeby były te dzieci, że to szczęście zapewnia, wiecie, że te dzieci są, że jest wesoło i tak dalej. I ta druga osoba to blokuje, to lepiej, wiecie co, ja wiem, że latka lecą i nawet gdyby to było 20 lat związku, to czasem lepiej rzeczywiście się rozstać i spełnić swoje marzenia i wiecie, żyć tak, jak się chce, a nie pod dyktando czyjeś. Jeżeli chodzi o miłość, ludzie powinni się łączyć tak, żeby mieli podobne zainteresowania najlepiej, podobnie myśleli, podobne statusy, żeby nie było, że ktoś ma, nie wiem, majątek, a druga osoba biedna, wiecie. To i pogadamy na ten temat w innym filmiku, takim właśnie typowo związkowym, relacje takie uczuciowe. Bo bardzo dużo, powiem Wam, i na Facebooku też widzę, że dużo kobiet się rozstało ze swoimi mężczyznami po wielu latach. Nawet mężczyźni też piszą i w ogóle też tak prywatnie wśród znajomych też widzę takie zmiany nadeszły. Ja nikogo absolutnie moimi filmami nie namawiam, ani nic z tych rzeczy, nie o to tu chodzi, tylko jeżeli ja chcę taką prawdę ukazać, po co grząść w czymś, co nie przynosi szczęścia, co prowadzi do depresji jakiejś, wiecie o co chodzi. Jeżeli nie macie dzieci jeszcze i
grzęźnicie w jakimś związku bez przyszłości, to chyba lepiej się rozstać, no bo no wiecie, o co chodzi. Potem zawód po latach, a jaki ja byłam głupi czy głupia, trzeba było się rozstać, teraz nie mogę mieć dzieci z jakichś przyczyn, albo to, teraz już jestem za stara na to i na tamto, na swoje marzenia. Tak ludzie się podporządkowują tej drugiej osobie, bo myślą, że to od nich tak naprawdę to szczęście zależy. Nie, szczęście zależy od nas samych, od nas samych. Musicie być sami ze sobą w zgodzie, a dopiero z innymi. Więc tak, dobra, to innym razem. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz. Będzie mi bardzo miło. No, to na razie. To by było na tyle. Pa, pa. Dzisiaj tak nieładnie, nieskładnie, ale wybaczcie. Trzymajcie się, pa, pa.